Okej, dzień dobry, powtórka. Tak, znowu są tanieczne. Czy ty nie byłaś tak samo ubrana? Ale to było w tym miejscu. Tak, dosłownie, bo jesteśmy obok mojej szkoły, tylko tym razem zabrałam, idę ogólnie na studia. Jestem spóźniona z 20 minut, ale idę na te zajęcia, dawno mnie na studiach nie było, także mam nadzieję, że mnie przywitają butelką szampana. Widziałam Olę. Ola przyszła tutaj, żeby wziąć jej ulubione ciastko. Nie wiem, czego dostanie. Wziąłam też psa. Nie jest moja ulubiona, ale... To jest Bibi. Nie, nie jest. No, znaczy po prostu. Okej, fascynująca wypowiedź. I wzięłam jeszcze Vivi na studia, także tak, wzięłam pieska na studia. No i będzie z nami przez 2 godzinki, w sumie to już półtorej, bo się spóźniłam. A później sobie pójdziemy jeszcze na pizzę, bo dzisiaj Ola ma imieniny. Wszystkiego najlepszego dla Oli. W naszej rodzinie nie obchodzimy imienin. To prawda, starzy ludzie obchodzą imieniny, więc... Ale nasi rodzice też nie obchodzą imienin. To w sumie prawda, bo nie są stazi. No właśnie. Teraz sobie polecieli, moi drodzy, do Turcji na wakacje, także ja zostałam z małolatem pod opieką. Dobra, to jest, moi drodzy, moja szkoła, a to jest mój pies. Ja już kończę te studia, nadal nie mogę znaleźć sali. Ale powiem wam... Chodź, Bibi, ty do łazienki? Widzę, że tutaj jest tak moje liceum, też życzenia są powolone są. Bibi, chodź. To jest ze schodków, chodź, idziemy. Bibi jest ogólnie zadowolona, bo spotyka ludzi, a to jest atencjuszka dajże. Jaka szczęśliwa. Ona jeszcze nie wie, po prostu, że to jest szkoła. Się cieszy życiem. Tak? Taki szczęśliwy piesek, bo jest tyle ludzi, jestem w nowym miejscu fajnym, no. Mordo, nie ma się z czego cieszyć. Dokładnie, potwierdzam. Chyba, że ze zniżek studenckich. Nie, jakiś szczęśliwy piesiu. Z takich, moich drodzy, normalnych rzeczy, tak, mam trumnę na środku praktycznie. No, fajnie? Super. Dobra, znalazłam, moi drodzy, salę, po pół godziny spóźnienia ponad idę. Pa, pa. Pa. A na pierwsze wrażenie szybko przynajmniej patrzą. Jak się podoba na studiach? Może być, Bibi? Może być. Pięknie. Ślicznie. Jest już? Nie. Jak ma na naszych zajęciach? Ola ma dzisiaj imieniny, więc postawiłam jej ciastka, moi drodzy, za 2,50. Pokaż to jeszcze. Tak, dokładnie to ciastko, bo Pizza miałam też tyle odzewu, gdzie możesz go kupić potem. Bibi zadowolona? Jejku, widzisz jak to jest? Jak się pójdzie do szkoły, ciesz się, że nie chodzisz. Depresja gwarantowana, no. Jak Ola, cieszysz się? Rodzice będą dumni, że poszłaś ze mną na studia. Super. Trzeba do nich zadzwonić, chyba już dolecieli. Zalecimy na pizzę wszyscy? Zastanawiam, bo Mikołaj musi jechać. Confused mama. Pałac Kultury i Vivi. Vivi, jak ci podoba Pałac Kultury? Jej cień zawsze jest tak uroczy. Fajnie wygląda jej cień, nie? Jeszcze ten języczek sobie wystawia. Słodziak, popatrzcie! O, jaka zadowolona pani. Idziemy, moi drodzy, na pizzę. Oli, idziemy tym razem na pizzę. Oli nie chce się piciu, ale chce jej się siusiu. Więc w dalszym ciągu słucham żaleń, że Ola nie będzie szła tak długo pieszo, bo jej chce się siku. Także tym razem wzięła ze sobą piciu, ale jednak to nam nie pomogło zbytnio. Julia, turystka. Słońce nieładnie, ale ładnie, vibe, piosenka na żywo. Nie, na sensie ja uważam, że spoko, to... Tak, poprawność pani też na w internecie, Bilaj. To byłaś hejterką, więc ja robię to w stosunku tylko i wyłącznie do ciebie. Czy ty chcesz zjeść dzisiaj obiad? Ale ja mam ci imieniny, więc i tak zjem obiad. To chyba za kartę taty, wiesz? Ale to było ślicznie. No Jola, no my to nie przejdziemy przez przejście, no taki twój zajebisty pomysł. Ale no to masz tutaj, i tak schodzimy tu. I tak schodzimy. No i co? Nie wyszłaś najgorzej, ja też, idziemy. No właśnie. Nie lubię tędy chodzić. And we don't care, nobody ask. 3. raz. Ola, kup se stanik. Nice. 3. raz błądzimy. Zawracamy. Bo ja nienawidzę to, bo jest naprawdę... Ja pamiętam kiedyś miałam taką sytuację, że miałam jechać do Teamu X, miałam 1%, nie mogłam sobie nawet omówić Ubera, musiałam znaleźć ten jeden przystanek, nie znalazłam, poszłam do hotelu, siedziałam jak taka sierota, do takiego, wiecie, jakiś expensive hotel, ładuję na podłodze telefon i zamówiłam tego Ubera, nie dość jeszcze, że był za 100 zł, to był mój najdroższy Uber życia, to jeszcze nie dołączyłam do tego Teamu X, no po prostu tyle pieniędzy na to poszło i na marne. Ale... Chyba to dobry był znak. Chyba... Jezu, ja nie wiem, poczekaj. Julia. A, chyba już jesteśmy... O, nie. No czekaj. O! No jak my wyjdziemy, tak gdzie przyszłyśmy. Nie, serio gorące. Ok. O, poszywniak. O. Maliny za 20 zł. Okej, już poragi były za 19 zł. Kupiłam za 9. 2 dni temu. Dziwne stoisko. Nie, tutaj na mnie. No, nie wiem, czy, nie wiem, czy wiecie, ale jestem sentymentalna. Na tym posterunku policji byłam z Olą. W momencie, kiedy mi ukradziono telefon i spędziłyśmy tam kilka godzin z naszego życia. Było naprawdę cudownie, policja mi totalnie nie pomogła. Pozdrawiam. No, Mimi, mogłaś powiedzieć kolegom, żeby lepiej się spisali. Jeszcze nie... Ja nie wiem, co teraz z internetu można i wypada, co nie. Ale słuchaj, z Psiego Patrolu. Donkę. Wybierać jedzenie, a Bibi swoje jedzenie. Muszę mieć zdrowie. Dajesz. Yeah. Fajnie to wygląda. Taka przeźroczysta ta woda. No masz, nie wiem, białą? Różową. Dobra, mamy pizzunię, moi drodzy, także jemy, ja ją bardzo, bardzo lubię, później wam więcej powiem, ale jemy, bo jesteśmy na zewnątrz, Ola będzie szybciej wstygła. I Bibi już się czai. Okej, smacznego. Ola miała, moi drodzy, zapłacić, bo to jej imieniny i karta jej nie poszła, także i tak zapłaciłam ja, także no cóż, ale było smaczne, smaczne? Bibi? Chyba też było smaczne, co? Już idziemy na spacer. No? Na spacer? Tak? Na spacer? Czekamy Vivi na tramwaj? Czekamy. Vivi zobaczyła pana z hot dogiem i tak za nim biegła za tym hot dogiem, że się nie mogła opanować i teraz jest smutna, bo nie ma hot doga. To jedna śpi. Hej no, spać! Druga śpi. Jedna śpi. Druga śpi. No ona śpi. Sprawdziłam, nawet nie wiedziałam, że jakim autobusem jedziemy. Koniec końców pokazało się, że jedziemy totalnie źle, więc musimy wysiąść i sobie radzić na nowo. I chyba wyszło tak na koniec, nie wiadomo. Ale chodźmy. No, powiem wam, że jest ciekawie. Julia. Gdzie my jesteśmy? Kto to wie? To Bibi tutaj już ma dość. Dobra, chciałam wtedy powiedzieć w autobusie, że to nie jest też jedyny raz w tym dniu. Jak już to? Julia w metrze już prawie pojechała za daleko, gdy znowu nie przypomniała, gdzie my w ogóle jedziemy. Bo Ola, ludzie szczęśliwi drogi nie liczą. W każdym razie 3 razy dzisiaj by Julia pojechała gdzie indziej. Julia przestała. Czekaj, bo ja naprawdę, my od glutenu bardzo głupiejemy, ja czuję ten stan i jest. Dobra, stan. Szukaj! Teraz Julia chce piciu. Nie możemy pokazać więcej, bo okonica. Julia chce piciu. Chcę bardzo piciu. No daj szansę. No czekaj, dobra, widać. Chcę piciu, chcę bardzo piciu. Dobra, moi drodzy, jem sobie Reese's Pieces. Ola tam w tle sika z otwartymi drzwiami, więc mam ładny widok, delektuje się. W każdym razie... Każdy by chciał. Właśnie tak gadam z Olą, że dobrze, że dziś poszłyśmy razem na te studia. Nie tylko, że Ola miała taki rąbek, jak wyglądają studia. Moje, bo każde właśnie wyglądają inaczej. Trzeba to zaznaczyć. Moje. I... pocieszył mnie fakt, skromnie powiem, że poszłam na te zajęcia, bo uważam teraz, że nie jestem w najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o moją pracę licencjacką, także pełen chill, ja sobie tutaj siedzę, delektuję się Reese's, Pracy nadal nie ruszyłam, co tam, że muszę ją do piątku wysłać, to znaczy nie całą, ale coś tam, nie? A piątek mamy jutro jak coś, ale jutro też jest dzień. No gość. Ola, muszę trochę dramatycznie. Cicho, cicho. Ale jutro też jest dzień, także moi drodzy, nie ma co. Życie jest zbyt piękne. Ja ostatnio wracałam sobie spacerem z targu. Ładna pogoda i sobie myślę, czym jest ta praca w porównaniu do życia? Jak nie teraz, jak jej teraz nie oddam, to później ją oddam. Świat się nie zawali, jest tak piękna pogoda. O Jezu, obrzydliwe. Szczepuła w tym kiblu, dobra. Moi drodzy, mamy kolejny dzień. Dzisiaj z Olą jesteśmy takie trochę... Trzeba uważać na siebie, bo każdy ma dość dziwny humor od rana. Ale zrobiłam... No, ty masz... Przez to ona od wczoraj, ja nie mogłam nic jej powiedzieć. Ola, to ty jesteś strasznie irytująca. Ola! Moi drodzy, doczekaliśmy się czasów, kiedy nasz pies dostał właśnie pierwszą współpracę i dostał jedzenie. Bibi, cieszysz się? To jest niesamowite, w ogóle nieprawdopodobne, nie? Że Bibi dostała współprackę. Super, gratuluję. Dostała pieszo ode mnie. No. Cieszysz się? Jesteś zadowolona? Nie, będziesz jadła? Okej, także moi drodzy, food haul. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam zawsze zgadujecie, ile zapłaciłam za zakupy. To jest moja ulubiona zabawa, także nie powiem wam, ile za to zapłaciłam, moi drodzy. Ale mamy tutaj mleko bez laktozy i uwaga, zakupy robiłam w Lidlu i zmienili opakowania na brzydsze. Były takie ładne. Nie wiem, czemu zmienili te opakowania, ale dobra. Udało mi się kupić na promocji tutaj jagody. Poczekajcie. Borówki, tutaj mam truskawki, tutaj mam groszek cukrowy i ja tak kocham groszek cukrowy, zaraz spróbujemy, czy jest dobry. Zawsze jadą u babci na ogródku, także super, że go znalazłam. Okej, to zaraz. Dwie zupki chińskie, tak w razie czego, bo naprawdę raz na rok, nawet nie na pół roku, raz na rok mam taką ochotę, także niech będą. Banany, papryczka chili, brzoskwinki. Bardzo lubię tą bitą śmietanę, to jakiś żel, ketchup, mąka, orzeszki, ser do tostów, herbatki, kurczak, bo dzisiaj będziemy robić takie jakieś nuggetsy w takim sosie pikantno-słodkim, coś takiego. Tutaj dokupiłam bazylię, bo tu wszędzie mam miętę, a moja bazylia jest już taka oskubana, więc kupiłam nową. Tutaj mam jeszcze krosanty, jakiś taki ostry sosik, piri-piri, jogurciki moje ulubione, chleb tostowy, papier. I dodatkowo kupiłam, to jeszcze nie pokazuję Bibi, ale kupiłam jej taką matę węchową i była jeszcze na promocji, zapłaciłam za nią chyba 31 zł, 32, coś takiego. Chciałam ją kupić taką większą, ale w sumie mega fajna cena, więc po prostu będę, wiecie, mogła jej tu chować przysmaczki i będzie mogła się dziewczyna bawić. Okej, my dzisiaj w sumie co zrobiłyśmy? Aha, ja poszłam, chciałam iść, moi drodzy, na spacer z Bibi, żeby w ogóle pójść, wiecie, po rzeczy na śniadanko, tak, mówię o tobie, przejść do sklepu, na targ, kupić warzywka. Bibi się dzisiaj zbuntowała i ona totalnie dzisiaj nie chciała spacerować, także pochodziłyśmy tyle, co koło osiedla i tyle, także nic jej dzisiaj z moich 10 000 kroków. Zrobiłam wam ten food haul, zrobiliśmy bardzo dobrego takiego koreańskiego kurczaka, ale proszę, nie proście mnie o przepis, bo to była mieszanina 5 różnych. Jak będę robiła ponownie, to już wam powiem, bo już na Instagramie mam sporo pytań o przepis, a nie jestem w stanie powiedzieć, co ja tam dałam i czego nie dałam. Teraz ja zabrałam się za pracę, także piszę, chociaż już przysypiałam i miałam moment zjazdu. Żadne 3 minuty. Ale jest 22:30 i piszę, bo jutro muszę coś tam przezwać, także... Ola, za to tam nie widać jej, też się uczy, coś tam robi do szkoły, ale już mi mówi, że to czas na lava cake, więc chyba sobie robimy przerwę i idziemy piec ciacho czekoladowe z czekoladą w środku. Zrobiłyśmy lava cake, tylko przytrzymałam trochę dłużej, bo było bardzo wodniste, nie wiem dlaczego, i teraz boję się, że to już nie będzie lawa. No ale dobra, zobaczmy. Daily 23 i nasze zachcianki. Nie wiem, czy to już wyszło. Babko, ładne. No, Słuchaj. Czy to będzie lawa? To ja nie wiem. Nie jest surowe? Ma trochę inny kolor, nie? Teraz jest takie, no i za ładne to nie jest. Ale trzeba to po prostu ozdobić. Po pierwsze cukrem, pudrem, który gdzieś jest. Od tutaj. Może jeszcze dodamy truskaweczki, bo na bogato mamy, to se damy. Juju. Może nawet tak. No. Wow, Julia, ale you crazy girl. Teraz jeszcze bierzemy bitą śmietanę. Z Lidla. Nie, z Biedronki. Nie! No, to ona jest nie. Ona nie będę otwierała dwóch bitych. Nie, ale ona nie jest dobra, Julia, serio. Sobie zjesz ją do kawy jutro. A, nie ma kawy. Bo mi się na zakupach głównie po kawę i papier toaletowy. Całe szczęście mamy czym podcierać dupę, ale nie mam papieru, nie mam kawy, so yeah. Jemy. Oj. Dupa. Ale jak? No i nie mogłyśmy nie przetrzymywać dłużej o minutę? Dobra, ale smak to smak. Jak się przyciśnie, to jest! Ale no, nie przytrzymujcie minutę dłużej. Nawet jak wam się wydaje, że jest zbyt płynne. Dobra, i tak. Nie róbcie tego. Smak się nie zmienia. Smak kia. Dobra. Co? Było takie akurat smaki. Okej. Bibi dzisiaj ogólnie ma taki... Bibi jeszcze dzisiaj dostała jedzenie, to jest influencerka. Ale Bibi dzisiaj ma taki dzień emocjonalny, uczuciowy. Jest taka do kochania, do głośkonia, taka słodzinko mała. Dobra, teraz wygląda bardziej jak wampir. A teraz masaż dupy. Wiem, że patrzy się na moje usta. Dzięki. Wydrap mi wszystko. Moi drodzy, Ola przyniosła śniadanie do łóżka. Wow, to mleko? No, Klaudia, ja nie chcę kakao. Okej, mamy tutaj krosanty, owocki, kakałko, mleczko. Wow. Co sugerujesz? Napierdzielam to myślisz? No. A ty co tutaj? Moróweczkę chcesz? Trzymaj. Smacznego. Dzisiaj mamy barmankę, która nas tutaj obsługuje. Poproszę Prosecco. Dziękuję. Poproszę mojito. Poproszę mojito. Wkurzyłam się. Przepraszam. A ja poproszę aperola. Pani barmanko, poproszę aperola. A ma pani może coś do przekąszenia? Może jakieś frytki ma pani? Ma pani fryteczki? Tak? To poproszę fryteczki. Ale ty wyglądasz seksownie, ale ty mnie kokietujesz tutaj przy barze, co? Słodziaku, aż ci dam napiwek. Chcesz napiwek? Moi drodzy, po śniadaniu poszłyśmy się łączyć z naturą. Vivi, patrz jaki dmuchawiec. Co to jest? Co to? Chodź, dmuchnij ty. Okej, my już wracamy. Ola zdobyć ma loda kolejnego, bo już byliśmy na jednym. I patrz, wow. A ja sobie wzięłam... Nie chcesz? Ola, co ja wzięłam? Tutaj łyka. Ale takie ciepłe i gęste. What the fuck? No to jest ciepłe już. What the fuck? To nie jest zimne. Jakiś robot. Ja sobie wzięłam kubek z lodem i kawkę, bo skończyła mi się kawa w domu. I znowu jej nie kupiłam, także wracamy. I myślę, że Ola zmienimy nasz plan. Teraz sobie posprzątamy. Zrobimy obiad i od wtedy wdrażamy nasz plan z uczenia się. Okej? Nie. Tak, Ola, nie mogę się w syfie uczyć. Trzeba to wszystko posprzątać. Ogólnie zwaliłyśmy trochę z Olą, bo nie sprawdziłyśmy pogody, a dzisiaj jest 29 stopni. Dlatego mogłyśmy dzisiaj sobie pojechać na plażę, się popalać, walić ten licencjat, słońce jest ważniejsze. A jutro już mamy 19 stopni, burzę, dostałam już alert, teraz zaczyna wiać, a kurde, no przegapiłyśmy tak zajebistą pogodę, to znaczy dobrze, że i tak jesteśmy i spacerujemy, co nie? Ale mogłyśmy się opalać. Byśmy pojechały na burzę, stara. Nie no, pojechałybyśmy wcześniej, wiesz, tam grilla, obiad, best life. No pewnie tak. Tylko idzie, ja też mam tak, to moje idealne życie, tak, właśnie idę z moim pieskiem, z różoną kawką. Jak to dobrze być tą dziewczyną. Dobra, Ola nadal śpi, ale ja przygotowałam już jedzenie, także ją budzę. Kurczak z wczoraj, tylko go jeszcze raz właśnie przysmażyłam, dorobiłam sosik, no i nadal wam nie podam przepisu, bo tu jest po prostu teraz miszmasz, ale jest bardzo, bardzo dobre. No i dzisiaj ryż, bez fryteczek, owoce. Także zabieramy się do jedzenia. Nie, to ładniejsze. Nie daj tak od dołu. O, ale nie zasraj się. I co? Patrz, w sumie to jest spoko. No ale ja mówiłam o niej przecież już, że jest spoko. Ty powiedziałaś, że cię mdli, więc ja powiedziałam, żebyś się zżegała. Nie, mdliła. Moi drodzy, mam kolejne majtki, które są takie cute, kolorowe. Jezus. Friday. Ona pomyślała o mnie, patrząc na nie. Ola, ja jej będę nosiła dumnie na dupie. Okay. Będą reprezentować moją pupkę. I sobie wezmę taki olejek eteryczny. Okej. Okay. Za 6 zł jest w Primarku. Dobra, wezmę tą. Tylko do czego on jest? W sumie to nie wiem. Moi drodzy, czy mam kupić torebkę? Głosujemy tak czy nie? Tak. Nie? No serio, jest taka ładna. Patrzcie, jakie zajebiste są talerze w tej Gerze. Jola mi mówi, żebym nie kupowała, bo nie mam co na to dać. Ja uwielbiam takie ładne talerze. No come on. Tylko rzeczy... Tylko on jest właśnie jak moja dłoń, więc jeden tost by tu się zmieścił, nie? No o, rzeczy, które ci się dadzą. Ale ciastko, kawałek torcika. Kiedy ty masz ciastko, kawałek torcika? Ola, nie zabieram moich mam. No Jezu, chcę, Ola, no nie. Patrz, słomki. Nie no, ja się zaraz pożegam. Ej, serio, ale faza, musisz je założyć. Jakby nie wiem, gdzie ty jesteś. Nie wystarczy wygląd twój. Uważaj, walniesz na ludzi. Mocne, serio, ja się załóż. No. Mocne. Chodź do mnie, Ola. Zara. Ola, weź ode mnie taśmę. O. Ola, bo wsadzisz komuś innemu palec. O, to są foremki do piasku. Dobra. Ale mi ustawią oczy. Mocne, nie? A gumka działa? No tak. Ola, chcę sobie kupić taki ołówek na matematykę. Dzień dobry, moi drodzy, nie mam pojęcia, czy to jest nowy vlog, czy to jest vlog w jakimś już vlogu. To jeszcze nie jest tak istotne, ważne jest to, że dzisiaj Bibi ma roczek, Bibi dzisiaj ma urodziny, proszę bardzo, Psi Patrol. Niestety mało czasu, ja teraz lecę na zajęcia, na studia, ale biorę ze sobą Bibulę. Jest generalnie mega, mega ciemno, no patrzcie. Zrobimy sobie też od razu jakiś dłuższy spacer, no bo ja teraz kończę pisać pracę licencjacką. No i po prostu mam urwanie głowy, no bo w sumie to powinnam mieć ją gotową już, a mi brakuje jeszcze jednego rozdziału. Dlatego, kurde, tak sobie myślałam o tych urodzinach, wiecie, miesiąc wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, bo ona ma 25 maja, dzisiaj to nagrywam. I stwierdziłam, że super, że my taką, wiecie, taką mini imprezkę urodzinową, matka wariatka. Ale kupiłam czapeczki, mam też dla Bibola prezent, także jak wrócimy z uczelni, to ogarniemy jej jakiś torcik i damy jej prezent. Co jej tam? A, wiem, już wiem, co kupiłam. Wyglądam jak... Pancia różowa z różowym pieskiem. Kontencik na uczelni jest robiony. Dobra? Domowe przedszkole. Matka na macierzyństwo. Dobra, powiem wam, że trochę siedzę na tych studiach, bo jest już 17, idę teraz po jedzenie i dopiero będzie moja kolejna ogarnianie pracy. Teraz Bibi ma urodzinowy spacer, tak? Wracamy już, idziemy jeszcze na kawkę, co? Ja byłam na uczelni, spoko, pocieszyłam się, że jeszcze mam czas. Zapisałam się też na termin oddania pracy we wtorek, ale no jutro już muszę mieć gotową, żeby wysłać, także spoko. Teraz szukam jeszcze jakiejś kawy, bo dzisiaj poszłam spać przed 6:00, więc... Moi drodzy, przyszłam do Starbucksa i Vivi dostała trochę bitej śmietany na urodziny. Patrzcie, jakie to jest urocze. Sobie zlizała, to jest bardzo dużo, no jest malutka, tam troszkę piesek może bitej śmietany. Także tyle wystarczy, ale słodziutkie, co? Fajne urodzinki. Takie troszkę deszczowe. Chciałam, żeby Bibi trochę spotkała piesków, ale niestety chyba ludzie nie wychodzą tu z pieskami, jak jest deszczowo. Ale moi drodzy, kupiłam Bibi taką miseczkę z Psiego Patrolu. Ona jest taka plastikowa, więc będzie miała też na później, na jakieś wakacje, na wyjścia. Chyba już jej się chce jeść. Ale zaraz tutaj jej damy, moi drodzy, torcik i kupiłam jej jeszcze świeczuszkę. Były z Psiego Patrolu, ale za 18 zł ludzie, także no, 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 będzie taka piękna. Którą... Bibi, ale nie musisz gryźć miski, wiesz? No nie musisz. Jeden z prezentów dla Bibi jest taka matka, którą kupiłam. Akurat była właśnie w Lidlu na przecenie za jakieś 30 zł. I przysmarki takie. Dlatego teraz już jej pochowam te przysmarki, wiecie, tam idzie niegdzie i dostanie taki prezent. Będzie sobie szukała, przedzielę je na jeszcze mniejsze. Te przysmarki są takie spoko, bo łatwo je przełamać na mniejsze kawałeczki. Jedną sprawą jest taki misiu i właśnie te przysmaczki, to ja tu zapakuję, albo dam tutaj kilka przysmaków jeszcze luzem, bo ona bardzo lubi pakowywać paczki. Jak ja dostaję jakąś paczuszkę, to ręcznik, to ona jest pierwszą osobą, która się najbardziej cieszy i chce to rozpakowywać, także zawsze jej daję tą paczkę, a ona rozdziera ten karton, dlatego kupiłam jej papier, żeby sobie mogła to sama podrzeć. A ty to nagrywasz? No to ja nagrywam vloga, ale wy jesteście tu, jak chcesz to teraz możesz pomachać. A tu jest najmniejsza cała familia. Proszę, uwaga. Proszę. Idę na łóżko. Możesz jeść. Proszę. A wiecie, że kupiłam jej miseczkę z Psiego Patrolu? Ale super misiu, o matka. Kolejna rzecz, uwaga Bibi. Masz przysmaki. Przysmaki? Już ci daję, uwaga. Już ma tam schowane. Proszę, przysmak dla pani Vivi.